Kto się tego spodziewał? Cześć, kanał 365 dni o piłce. Widzimy się zaraz po spotkaniu Legia Warszawa Aston Villa. Zwycięstwo wojskowych 3-2, bardzo efektowne, spektakularne, no i chyba niespodziewana wygrana, bo mówiąc całkiem serio, nie oczekiwałem, że to właśnie Legia wygra, ale oczekiwałem tak otwartego spotkania. Zanim jednak dwa słowa zaraz po tym spotkaniu, zachęcam wszystkich do przycisku subskrybuj, kliknijcie koniecznie, by być na bieżąco z moimi treściami. A teraz zacznijmy analizę na szybko tego meczu. No generalnie Legia wyszła w tym spotkaniu bardzo dobrze, bo już na początku strzał na bramkę, ale generalnie w poczynaniach legionistów było widać taką, powiedziałbym, wielowariantowość w ataku, dużą przebojowość i fajną myśl ofensywną. Nie było tutaj cofania się, czy takiego, powiedziałbym, przesadnego szanowania rywala, bo wiadomo, duża firma, mocne nazwiska, zawodnicy kosztujący wielkie miliony. Ja też przybliżałem te wartości szacunkowe kadry, w materiale zapowiedziałem, natomiast no myślę, że tutaj gigantyczna dysproporcja i tak jak zresztą mówił Kosta Rumianić przed tym spotkaniem, starcie Dawida z Goliatem. Na boisku jednak nie było tego widać. Mówię całkiem serio i w miarę obiektywnie, że tutaj piłkarze wicemistrza Polski grali jak równy z równym, momentami dusząc rywala, przede wszystkim imponował Ernest Mucci. Całkiem serio trochę chyba można żałować, że jest Albańczykiem, a nie Polakiem, bo Michał Probierz, siedzący dzisiaj na trybunach przy Łazienkowskiej, z pewnością takiego piłkarza by powołał. Dwie bramki, generalnie kapitalne zawody i zdecydowanie najlepszy mecz w Legii w jego karierze. No i już możemy po cichu mówić, że został sprzedany, no bo jestem przekonany, że wielkie marki, pewnie Aston Villa na czele już tego zawodnika będzie monitorowało, ale od początku mamy bramkę Pawła Wszołka, dogranie Kuna, bardzo instynktowne, przytomne podanie i też wykończenie najwyższej klasy. Później wyrównanie, no i mówimy o takich dużych nerwach, emocjach, bo jakby błyskawiczna reakcja rywali. Trzeba też podkreślić, że Aston Villa była groźna właśnie w atakach i też w takich sytuacjach stykowych. Kiedy były pojedynki, kiedy były takie w sytuacji 1-1 w polu karnym Legii, no to wówczas widać było, że ci zawodnicy z Wysp zdecydowanie lepiej się czują, kiedy mają piłkę przy nodze i przede wszystkim przed sobą przestrzeń. Natomiast też specjalnie karciłbym czy Pankowa, czy Kapłodiego, bo generalnie występy na plus. Wiadomo, że tutaj no, te starcia z tymi zdecydowanie lepszymi technicznie rywalami no, musieli przegrać. Kacper Tobiasz też w mojej opinii chyba niewiele mógł zrobić z tymi bramkami, chociaż pewnie będzie miał do siebie zastrzeżenia. Natomiast w drugiej połowie, mimo tego, że padła tylko jedna bramka, to myślę, że to był koncert Legii. Naprawdę koncert. Taktyczny też, jeżeli chodzi o rozkładanie swoich sił. Wszystko tutaj się zgadzało. To była Legia rozważna, ale też pazerna, bez piłki. Bo ta agresja w, powiedziałbym, poczynaniach legionistów imponowała i to była taka gra, która naprawdę no, mogła przynosić dumę. Myślę, że fajnie się oglądało Legię, która kreowała, która rozkładała swoje siły, która nie atakowała na hura, tylko, powiedziałbym, badała rywala, szukała wolnych korytarzy, cały czas z rozwagą szukała swoich szans, jednocześnie jakby cały czas pamiętając o wyniku, no bo ta sprawa 3-2, to była cały czas właściwie sprawa otwarta. Natomiast na samym końcu no, trzeba pochwalić Ernesta Mucciego. Ja, mówiąc szczerze, jestem w szoku i cały czas nie dowierzam, że mamy takiego piłkarza, że mamy, no Legia Warszawa ma takiego piłkarza, ale tak jak mówię, najpewniej nie na długo, bo wiadomo, że ten wrzesień kiedyś się skończy. Generalnie 5 bramek Mucciego w 3 ostatnich spotkaniach, ale też fantastyczny czas tego chłopaka. No i tak jak powiedziałem, jestem przekonany, że ostatnie jego pół roku przy Łazienkowskiej i z pewnością zimą zgłosi się po niego jakiś duży gigant. Rzut oka na tabelę, tak to wygląda, jeżeli chodzi o tę naszą pierwszą kolejkę w grupie E Ligi Konferencji. Legia z uwagi na gorsze bramki jest druga, pierwsze Zriński, natomiast absolutnie sensacyjne przetasowanie, chyba nikt nie dawałby złamanego grosza, że po pierwszej kolejce tak to może wyglądać, a więc teoretycznie faworyzowane drużyny trzecia i czwarta, to jest Alkmaar trzeci, a Aston Villa czwarta, no ale zobaczymy, no ta grupa, faza grupowa jest długa, dopiero jesteśmy w pierwszej serii gier, ale to jest jakaś zapowiedź gigantycznych emocji. Ja się cieszę, mam nadzieję, że wasze wrażenia są podobne, dajcie koniecznie znać, co uważacie. Przed meczem typowałem wynik 3-2, ale dla rywali, także mówiąc serio, cieszę się, że się pomyliłem. Oczywiście na samym końcu zachęcam do przycisku subskrybuj, to jest ten czerwony guzik na dole. Pamiętajcie też o kciuka w górze pod filmem. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.